Tak, to w takim razie pani posłanka Jolanta Szczypińska. Bardzo proszę, pani posłanko. Z klubu parlamentarnego oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam pytanie. Jeżeli Polska przyjmie pakt fiskalny, będziemy jako państwo zobowiązani do przyjęcia przepisów, które wprowadzą znacznie bardziej restrykcyjne zasady dyscypliny finansów publicznych od zasad obecnie obowiązujących. W jaki sposób Polska ma sprostać bardziej restrykcyjnym zasadom dyscypliny finansów publicznych, skoro obecnie nie spełnia łagodniejszych zasad, a minister finansów na przykład ukrywa część długu publicznego, aby nie przekroczyć progów ostrożnościowych określonych w Konstytucji? Jakie są powody, dla których rząd dąży do przyjęcia paktu fiskalnego przez Polskę, skoro na przykład nasz sąsiad Czechy nie zamierza przystąpić do paktu fiskalnego oraz paktu fiskalnego nie podpisała Wielka Brytania? Przyjęcie paktu fiskalnego znacząco utrudni finansowanie inwestycji infrastrukturalnych, na przykład budowę dróg, poprzez zaciągnięcie długoterminowych zobowiązań, ponieważ taki sposób finansowania będzie powiększać deficyt budżetowy i poziom zadłużeniowy państwa. W jaki więc sposób w przypadku przyjęcia paktu fiskalnego premier wyobraża sobie sfinansowanie rozwoju infrastruktury w Polsce? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani posłanko.